Cześć tu! Oluś i tatuś, którego Olek chciał nazwać Pawianem! Tak mi chciał nazwać, łobuz jeden. Słuchajcie, dzisiaj co otwieramy, Olusiu, Pączosiu? Kazunki z najnowszej serii. A jak one się nazywają? Zobaczymy, czy pamiętasz? Evolution. Evolution, czyli 13. seria, coś powiązane z kosmosem, co najfajniejsze pokażemy na końcu, bo one świecą w ciemności. Każdy z tych Kazun Kidów świeci w ciemnościach. Pokażemy Wam wszystkie 6 Kazun Kidów. Mam nadzieję, że Wam się będą podobały. Ważna informacja jeszcze, zanim oczywiście zaczniemy, że odcinek jest dzięki Best Toys, który jeszcze nie ma tego dostępnego, ale jak tylko będzie, dostaniecie informację, możecie sobie sprawdzać, wchodzić na Allegro, sprawdzać, czy już mają, czy nie mają, ale powoli zaczynamy, ale zanim zaczniemy, oczywiście, co muszą widzowie zostawić? Łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Zaczynając też, naprawdę już nie pamiętam, kiedy Olek się tak trochę, że tak powiem, ekscytował tą serią, prawda, Olusiu? Znaczy nie tą, tylko serią z ostatnich, że jedna z najbardziej podobających się Olusiowi serii. Dobra, mniej gadania. Więcej otwierania. Dobra, na 3-4 rozpię duchem. Nie, więcej, ja chcę mieć taką fajną. Nie, ale tak jest podarty tutaj, się coś nadarło w transporcie. No to ja uwaga. Chcę tak, bo ja tak lubię. Jak? Że tak, że tutaj jest takie Nie, ale tu nie zrobisz. Bo widzisz, bo one się rozwalają. Dobra, zobaczcie, jest 6. Poczekaj, Olusiu. Każdy oczywiście kupując, możecie już sobie wybrać, którego Kazun Kida nie losujecie, tylko są pokazane, jaki Kazun Kid jest. Czekaj, Olek się, ale pokaż tylko widzom, a to jest jakie zły, są. To znaczy dobry. Pokaż widzom, jakie są. A czekaj, muszę coś zobaczyć. To jest zły. Olusiu, dobra. Tu mamy dobrego, dobry, zły. Ja chcę tego pierwszego. Dobrze, dobrze, ale pokaż widzom na chwilę. Ale pokaż widzom. Dobrze, nie. Pokaż tu. Nie patrz, nie patrz. Nie patrzę. Nie patrzą. I ten jest zły. 3 dobre, 3 złe. Ja nie patrzę. I ważna informacja, poczekaj jeszcze, Olusiu. Ważna informacja, że w Polsce, jak już będą dostępne, oczywiście w sklepach, będą kosztowały około 24,99 zł. Przynajmniej jest taka cena sugerowana. Całe takie? Nie, za jednego. I pewnie są już w niektórych może sklepach internetowych dostępne, ale pewnie teraz w tej chwili trzeba przepłacać, więc lepiej moim zdaniem troszkę poczekać. Poczekać na Best Toys. Na Best Toys i kupować Best Toys, bo tam zawsze taniej. Dobra, leci na trzecim, leci z pierwszym złym, który się nazywa, powiedz jak się nazywa, Olusiu. Nie, bo ty będziesz wiedzieć. Ale ja nie wiem, ja nie znam przecież ich, Olusiu. Jak on się nazywa? Szak-szok. Zobaczymy i lecimy z szak-szok. Patrz, jakaś nowość. Jakaś nowość. Tak, no wcześniej było tak. A są ponacinane, tak jest, żeby łatwiej się otwierało. Nie tak przynajmniej jak lizaki, chupa chups. No wycypuj, no to i tak jest worka. Na tego Zinksa czekałam od początku, jak to zobaczyłam. To pokazuj pierwszego Zinksa. Lecimy z pierwszym Kazun Kidem. I on też będzie świecił, czyli linijeczka. To jest linijka? Nie, to jest. Jak to się nazywa? Nie, to nie jest linijka. To się nawleka na igłę. A to jest igła po prostu, a nie nawleka się. To jest igła i nici. Igła i nici. Tak się prezentuje. Zobaczy sobie. Tak się prezentuje. Ale Kazun Kid jest galanty. Kazun Kid. Ruszać głowa. To pokaż widzom. Kazun Kid, pewnie te zielone elementy będą się świecić, ale to zobaczymy. Oczywiście. Ciekawe, czy ten fioletowy element też będą się świecić, ale raczej tylko zielone. No daj na chwilkę. To są nożyczki i on się nazywa Szak Szok. Prezentuje się galancie. Poczekaj, a broń nie było? Poczekaj, bo że jest zaraz. A, ma broń, czyli takie jakby szczypce. I też z tyłu, poczekaj, Olusiu. Też z tyłu ma takie nożyce. A, wiem z czego. Z czego, Olusiu? Co ci to przypominasz? Olusiu, skup się na chwilkę. Zostaw. Co ci przypomina, jak tak przodem, z jakiego filmu? Zobaczcie. Spider-Man. Ze Spider-Mana, jak on się nazywał? Doktor nie, Octavius. Octavius, właśnie, trochę przypomina doktora Octaviusa z tymi mackami. Niedawno oglądałem Spider-Mana. Niedawno pamiętam. Mamy Spider-Mana, niech on się nam naświetla, żebyśmy go dobrze pokazali później w ciemnościach. Mamy pierwszego, teraz lecimy odmiany, z drugim. Otwieramy dobrego. Teraz dobrego, czyli jeden zły, jeden dobry. No chciałem ten. A jak się nazywa?
Jak się nazywa Olusiu? Tak, on się nazywa Dinomax. Ja go też chciałam mieć, bo chciałam go zjeść. Ale to pokażmy najpierw. Na razie przesuwamy, niech one się naświetlają. Czyli tako. Mamy tako. Tako mieliśmy już, trafiliśmy i tak prezentuję. Poczekaj, Olusiu. Kochanie, poczekaj chwileczkę. Tak się prezentuje. Tu mi się wydaje, że co będziesz, Olusiu, myślisz, że się świeciło? Czy te elementy pomarańczowe, czy te żółte? Poka, foka, leboka. Pomarańczowe. Nie, mi się wydaje, że żółte, ale zobaczymy. Chociaż może mieć rację, że pomarańczowe i miecz się też będzie świecił. Jego mieczem jest broń. To jest skorpionik. Przynajmniej wygląda jak skorpion. Oj, ciekawe, czy to też się będzie końcówka świecić. On nie lubi słońca, to. Nie, no odsłaniam go, niech się naświetla, żebyśmy go potem dobrze pokazali. Ale naprawdę prezentują się za... A poczekaj jeszcze chwilę. A czy nie uważasz, że one są jakby ciupkę mniejsze od poprzednich kazunkidów? Też tak masz takie wrażenie? Też mi się tak wydaje. Skoczę szybko po jednego, poczekaj. Ty już otwieraj następnego, którego sobie wybierasz. Oluś, i zobaczmy. Nie, takie same, takie złudzenie było po prostu. Okej, czyli takiej samej wielkości. Mamy już drugiego, jednego złego i jednego dobrego. Niech się naświetlają do pokazania ich w ciemności. Lecimy z trzecim. Ja czekam na tego Zinksa, bo ten się nazywa jak, Olusiu? To, bo nie wiem, który to jest. To jest UFO. Ale Zinks jest super. Evolution Blue, czyli on się nazywa Nebulaxia. Nebulaxia. A na koniec Olek wymyśli swoje nazwy dla każdego z nich poszczególnego, jak będziemy pokazywać je w ciemności. Mam nadzieję, że będą śmieszne nazwy. Będą śmieszne? Tylko już nie, bo już widzę, że chcesz ściągnąć z Marsa tak zwaną otoczkę. Dobra, poczekaj. To jest jak coś dobre, widzowie. Dobra, mamy tak. Nie ma złego. Mamy planetę. Jaka to jest planeta, Olusiu? Bo ty znasz się na planetach. Zobaczymy, czy będziesz wiedział. Jaka to jest planeta? Planeta Cosmitus Firus. Nie, no powiedz, Olusiu, jaka to jest planeta? Kto tam? Wokół, wokół której planety jest takie koło? Wokół kilku. No dobra, a tak najbardziej znanej? No Saturna. No Saturna. Być może to jest Saturn. Wokół Neptuna. Jest. Wokół Neptuna, zgadza się. Zobaczcie, ten maczaderski. Masz Neptunę? A się nie wiem. Ten maczaderski odlotowy plecak odrzutowy, nawet się rymuje, ma broń, a wiesz jak, kogo on przypomina? On trochę przypomina, poczekaj chwilkę, poczekaj, Olusiu, poczekaj. On trochę przypomina z kreskówki z królikiem Baxem tego kosmitę. Tak mi się skojarzył, nie wiem czy mam rację, czy nie. Jest, nie wiem czy zobaczycie, ma trochę prześwitującą głowę. Pewnie tylko zielone elementy będą się świecić, ale też się prezentuje zacnie. I najprawdopodobniej Saturn jest debeściarski, jedziemy. I on jest zły, czy dobry, Olusiu? Ten jest zły, czy dobry? Ten jest zły. Ten jest zły, dobra. Mamy drugiego złego. Dobra, okej. Okay. Ale co mi tutaj? No patrz, pod okulary jego patrz. A, że pod okulary. A, widać. Nie, pod okularami to on ma białe oczy, czy on jest dobry? Biały, mówiłem, że jest dobry. Powiedziałeś zły. Powiedziałem, że jest dobry. Zobaczcie sobie, wygrywam 5 dych. Okej, czyli mamy dobry. Widzowie, teraz powtórka poszczana. Ten jest zły, czy dobry? No ten jest zły. Ten jest zły. Okay, no i widzieliście, kto ma. No właśnie, widzieliście, że ja. Dziękuję. Dobra, a najpierw Zinksa pokaż. Ten ma ruchomy coś na głowie. Świderko, ale to zaraz pokażemy. Najpierw pokażemy. Podsuniemy tutaj. Ale wietrze. Ale wietrze? Ja cię wietrze, wieprze. Dobrze. Macham się. Widzisz? Poczekaj. A, to jest, ja nie widziałem. Zobacz. Ale korba, bibiś, beba. Zobaczę, czyli co to jest, kochanie? Jak się to nazywa? Czy ty pamiętasz? Baby Shark. Nie, jak się nazywa urządzenie do wachlowania? Wachlowiec. Wachlarz. Wachlowiec, podpowiedziałem ci. Wachlarz wygląda tak. Jest chudzinki, prawie jak Oluś. Jest chudzinki, prawie jak Oluś. Ja jestem grubszy. Nie, ty jesteś chudy, masz same skóra, mięśnie i kości. Nieprawda. Sześciopaka ma. Pokaż sześciopaka. Nie. Nie pokażesz sześciopaka, a stydzio Hasia. Zawsze się chwalisz sześciopakiem. Tak, Olek ma sześć. Tak, nigdy, nigdy. Chwaliłeś i to nie raz. Okej, ten jest, Olusiu, jaki?
Ten jest zły. Zobaczcie, teraz Kazum ma, Kazum Kid ma taką broń, jakby strzałkę ninja. Nie strzałkę, tylko. No jak to się. Patrz, wyrwałem mu pętlę. Okej, okay, nie psuj. Już zaraz popsuję. Ma, poczekaj chwileczkę. Nie strzałkę ninja, jak się nazywa. Gwiazdkę ninja. Gwiazdka ninja, zobaczcie, którą jaka można. Gwiazdka ninja. Gwiazdka ninja, tak się nazywa. Jaka, to się tak. Nazywa gwiazdka ninja. Tak. A jak się nazywa? Gwiazdka ninja. A jak? Dobra. Shuriken. Shuriken, sam jesteś shuriken. Zobaczcie, tu ma śmigło, poczekaj chwilę. Gwiazdka ninja. Poczekaj, tu ma śmigło, które się kręci. Naprawdę wygląda rewelacyjnie. Plecak gwiazdka tak jakby skrzydła. No gwiazdka ninja, tak to gwiazdka się nazywa. Gwiazdka ninja, tak? Ale ty wiesz, co to jest gwiazdka ninja? Poczekaj, Olusiu. To jest shuriken. A co jest shuriken? Co to jest shuriken po polsku? No co to jest? Shuriken. No, a powiedz po prostu. Nie ma ninja w słowie. Dobrze. Dla mnie to jest gwiazdka ninja, dla Olka shuriken. Ani, nie napiszcie, ma ani stara, napiszcie, ani napiszcie w społeczności według was, co to bardziej przypomina. Oczywiście w społeczności pod postem, bo pod filmem nie będzie możliwości pewnie komentowania, ale nie szkodzi, bo jesteśmy skąd? Z Warszawy. Sam jesteś z Warszawy, z miasta Łodzi. Okej, okay. Mamy tego oto. Czekaj, bo Legia Madryt. Dobra, Olusiu, bez takich. Mamy tego Kazum Kida, a jak on się nazywa? Bo nie powiedzieliśmy, bo potem ty wymyślasz swoje nazwy. Gdzie rzuciłeś to pudełeczko? A, możemy sprawdzić tu. On się nazywa... Łusz! Łusz! Prezentuje się zacy i ma pierwszy, który ma ruchomy element na głowie. I on jest zły. No tak, lecimy dalej. A gdzie jest do niego? A, tutaj jest wachlarz. Czyli do wachlowanka, czyli jego mocną stroną jest powietrze. Otworzyłem jak kosmici. Otworzyłeś jak kosmici, w porządelu, mój serdelu. Cicho, teraz zrobię taką scenkę. Oh, okay. Mój sposób otwierania. Jeszcze nigdy nie otwierałeś pudełeczka Kazum Kidem, ale nie popsuj go, właśnie, właśnie, syn. Ale tu brakuje mi jednego Linksiora. A, bo tu przestawiłeś. Okej. Okay. Mamy dwóch złych, dwóch dobrych, zostało nam tylko dwóch. I co to za... puszka po rybie z rybą, z ościami ryby, czyli trochę puszkowa ryba. Fajnie się prezentuje, myślę, że się będzie czadersko świecić. Olusiu, pamiętaj, że jak będziesz pokazywał Kazum Kidy, to żeby też pokazywać zinksy, jak one się świecą. Czad, czaderos, lecim dalej, znaczy lecim dalej, czy pokażmy teraz... Robot Rekin. Robot Rekin, jak on się nazywa? Ktoś będzie szarkiem pewnie. Nie, RoboShop. RoboShop. Ale ma czaderski, zobaczcie tył. Jak płetwa, znaczy nawet nie tylko płetwa, jak końcówka ryby. Czyli jakby Rekin skoczył na głowę Kazum Kida i zamiast włosów były jego... jego ogon. Zamiast włosów było. A zobacz, jaką ma fajną broń. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Taką ala kotwicę. No, no to jest, taram, to jest taram, rekin. To też jest rekin. A, no faktycznie nie zwróciłem uwagi. I ma zobaczcie. Zęby i ma oko. Zobaczcie, wygląda jak rekin. Młot. Poczekaj, Olusiu, nie przewracaj, żeby się one naświetlały. Bardzo fajny. Na koniec wybierzemy. Każdy, pamiętaj, już się zastanawia, który według ciebie z tych sześciu jest najfajniejszy. Masz faworyta. Dobra, lecimy z ostatnim i pokazujemy, jak wyglądają ciemności. Mam nadzieję, że na ten moment się na tyle mocno naświetlą, żeby ten hit hammer, czyli coś z młotem. No, dobra. Hammer to jest młot. No, no raczej, nie inaczej, masz rację, synu. A usiądziesz? Może. Dobrze, dziękuję. Aha, no, ja mówię wam, pyskuje mi to dziecko ostatnio i... Najpierw małego. Najpierw lecimy z Super Finksem. To jest moim zdaniem to jest najgorszy Super Finks. Tak myślisz? A nie, fajny jest. No. Mi się najmniej jest? Podoba. Lecz. A, to jest gwóźdź. Gwóźdź programu. Gwóźdź programu. Jest tutaj... Olusiu, prosiłem, żebyś nie przewracał, bo się nie naświetlam to dobrze. Gwóźdź. Tak, na pewno. Gwóźdź programu. Prezentuje się on tak, jest gwoździem, pewnie będzie fajnie się świetlił i dość mocno. I uwaga, jego panem, czyli Kazum Kidem, jest młot.
pum pum, który wbija tym młotem w swoich przeciwników. Młot wygląda całkiem odlotowo. Jego bronią, nie bronią jest tarcza. Ma fajne też, zobaczcie, z tyłu jakby dodatkowe bronie, czyli łapki. Nie wiem, czy widziałeś. No, faktycznie. Mamy tu ostatni. Pamiętasz, jak on się nazywał? Ten? Z młotem, tak. Hammer. Hit Hammer. Hit Hammer. Ze swoim podwładnym gwoździem. Dobra, teraz okay. Wymyślam nazwy. Dobra, nie, teraz wybieramy, który według ciebie i według mnie jest najfajniejszy. Zings i ogólnie. Ogólnie nożyczki i igła, a według mnie, proszę Państwa, uważam, że najfajniejszym chyba jest pan Ricky, no i z puszką ryby. To jest moja... Najfajniejszego z Kazumki Da i najfajniejszego... Nie, ja wybrałem zestaw jakby najfajniejszy. Okej, okay, słuchajcie, teraz... No teraz wymyślam nazwy. Teraz wymyślasz nazwy, dobra. Przesuwaj i będziesz podjeżdżał razem z Kazumki Dem do mnie, do kamerki i ja na 3-4 będę gasił światło, ty będziesz go prezentował na tym świetle, a potem bez światła. Olek prezentuje pierwszego. Olusiu, jak ten pierwszy według ciebie się nazywa? To jest Octavius Nożyca. Octavius Nożyca. I uwaga, na 3, 2, 1. Oj, czat! Naprawdę, czat. Przekręć go, Olusiu, tyłem. Zobaczymy tyłem. Okej. Ojej. Zobacz, czyli tak jak mówiliśmy, te elementy. I co najfajniejsze, te nożyczki jak się świecą. Czadersko, zapalamy światełko. I jedziemy z następnym. Olek prezentuje następnego. Następny jest ten? Kto? Uwaga, jest nazwa Olka. Wieczny Smród. Wieczny Smród, okej. Pokaż go, jak wygląda. Bez, wieczny znaczy ze smród. Światłem, trochę jego jest ciemny. Jego umiejętność to jest Wieczny Smród. Ej, dodaję jeszcze umiejętności do każdego. Dobra, to dawaj szybko. Jego umiejętność to jest ciachanie rękoma doktora Octaviusa. Dobra, okej. Pokaż jeszcze z powrotem. Mamy, dobra, Olusiu, na 3-4 gasi światełko, zobaczymy. 3-4. I uwaga. Uuu, tutaj się prezentują głównie, ale nie zasłania Olusiu rączkami. Tarsza tylko. Nie, no i te śmigiełka. Tarsza i śmigiełka. No i to, czyli mało elementów muszę świecić, albo słabo się naświetlił, bo wydaje mi się, że jeszcze skrzydełka będą się świecić. Olusz, włącz światełko. I jedziemy z następnym. Następny, czyli trzeci. Jak on się będzie, Olusiu, według ciebie nazywał? Miazgacz palca. Miazgacz palca, poczekaj, ja go pokażę z perspektywy takiej. Jeszcze nie. Jego sekretna umiejętność. No i uwaga, sekretna umiejętność jego jaka jest? Jego sekretna umiejętność to jest miażdżenie palce ludziom. Miażdżenie palce ludziom, okej, uwaga, 3, 2, 1, go! Tutaj prawie się słabo. Nie, tylko on się ręce, słabo ręce. Się naświetlił. No on słabo. On się naświetlił słabo, bo późno ręce świecą, czyli zielone elementy. Włącz światełko, Olusiu. Zielone, znaczy te niebieskie elementy się tylko świecą w takim bądź razie. Czyli na razie najfajniej świecił się pierwszy. Nożyce, bo te nożyce naprawdę zacnie się świeciły, ale były otwarte jako pierwsze, więc być może najmocniej się naświetliły. Teraz kolejnym, Olek. Kostium zżeracz ludzi. Kostium zżeracz ludzi. Wiesz czemu tak? No. No tak, to jest normalnie kostium. Mhm. I on zeżarł jakiegoś tego człowieka, widzisz? Aha, rozumiem. W porządelu, poczekaj, jeszcze weźmiemy go. A jego sekretna umiejętność. Na chwilę, żeby się podświetlał. No, to jest. Jego sekretna umiejętność. To jest. To jak to się nazywa? Jedzenie ludzi do swojego. A co ty z tym jedzeniem ludzi? Przygważaniem ludzi. Ludzie są spoko. Okej, uwaga, 3. Wow. No, świecą się te elementy. Buzia, miecz, tylko słabo się naświetliły. Okej, gaś światełko i ten tył się troszkę świeci. Znaczy zapalaj. I następne. I teraz będzie. Będzie shark. I moja nazwa dla niego to jest Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark tu, 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 Baby Shark tu, 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 tu.
baby shark, tu baby shark. Daddy shark, tu daddy shark. Okej, uwaga, mam nadzieję, poczekaj chwilę, jeszcze go raz. A jego sekretna umiejętność to jest jedzenie ludzi. Sekretna umiejętność, kolejne jedzenie ludzi. Nie wiem, czy coś będzie widać, uwaga, te ry. O, jest ten, ładnie świeci tutaj te elementy, czyli to jest drugi zaraz po najmocniej świecących. I jeszcze tył, jak fajnie świeci. Oj, jeden z najlepszych, bo to ja go wybrałem, dla mój ulubiony. Włączamy kolejne światełko i zostało nam kolejny. Co ostatni ci zostało? Chyba. Nie ostatni. Jeszcze chyba dwa, Alusiu. Ufoludek tylko. Ufoludek? A no, tego pokazywaliśmy? Tak. Tego pokazywaliśmy, bo miecz się świeci. Kostium z żerafem. No tak, ostatni ufoludek też myślę, że będzie się mocno świecił, Olusiu. Ufoludek nazywa się... Johnny Stark. Johnny Stark, ufoludek nazywa się Johnny Stark. Nie, według... żartuję. Nie, no, no to... Tak ma na imię jego siostra Wulkan. Jego siostra Wulkan, a on? A on zmienia ludzi w małe stworzątka. Zasłaniesz, kochani, rączkami. Zmieniać ludzi w małe stworzonka. Zmieniać ludzi w małe stworzonka. Ale jego umiejętność to jest zmienianie ludzi w małe stworzonka. Okej. Okay. Wszystko ludzi. Uwaga. Na 3, 2, 1, go. Wow. On się dobrze świeci. Ole, korba, bibiś, beba. Oczywiście też. No przecież wiadomo, że wszystkie zinksy się świecą, może, ale już nie będziemy pokazywać. Uuu, a co to, który to jest? To jest wachlarz, tak? Wachlarz. Ale prawie cię nie widać. Okej, okay. No to tyle. Bo zjedzą nas motyle. Zjedzą nas. Poczekaj, powiedzy. Łączę troszkę lepsze światło, żebyśmy nas było lepiej widzieć. Mam nadzieję, że nasza prezentacja wam się podobała. Nie wszystkie się dobrze naświetliły, ale i tak... No, z deświeceniem te nożyce super rozko wyglądają. Moje ulubione. Ten super, no i dla mnie najlepiej mimo wszystko, oczywiście, Wrecking, poczekaj, Baby Shark, i jeszcze Olek zaśpiewał dla niego piosenkę, czyli on go też kocha tak jak ja. Znowuż mi przedrzeźnie, nie wiem, gdzieś się to... Nie, tak akurat napiszcie skargę, zadzwońcie na policję i zgłoście go. A dobra, okej. Okej, okay, dobra, to tyle, bo zjedzą nas motyle. Trzymajcie się cieplutko. Żegnamy was miło i sympatycznie. Do zobaczenia next time. Pamiętajcie, jedzcie!